Przed nami długi weekend. Spółka Osir decyzją zarządu postanowiła, że w tym roku zaczynamy sezon kąpielowy nieco szybciej. Właśnie w ten długi weekend chcemy zachęcić naszych mieszkańców do spędzenia go z nami tutaj na kąpielisku Karów. Kąpielisko Karów będzie czynne od 11 do 19. Liczymy na Państwa dużą frekwencję, bo pogoda ma być naprawdę dobra i może być tak, że kąpielisko będzie dłużej czynne niż tylko do 19. Cena biletów jest naprawdę dostępna, 10 zł bilet normalny i 5 zł bilet ulgowy. To jest cena za cały dzień pobytu na naszym kąpielisku. Natomiast oficjalne otwarcie planujemy na 25 czerwca. W ten dzień czeka na Państwa moc atrakcji. Zaczynamy już o 9 turniejem piłkarskim organizowany przez Szkółkę Piłkarską Milicz o Puchar Burmistrza Gminy Milicz. O 10 jest zorganizowany turniej tenisa stołowego. Przez cały dzień również będą odbywały się turnieje siatkarskie w 4 kategoriach na boiskach plażowych. Ponadto po południu także w planie jest występ naszych miejscowych legend, mecz pokoleń Baryczy-Milicz. W programie również pokaz ratownictwa wodnego, dmuchańce oczywiście za darmo dla wszystkich dzieci. No i w ten dzień wszystkie bilety wstępu również są bezpłatne. Także zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tej naszej imprezie, połączonej również ze stanowiskiem Sanepidu Milickiego, który będzie nas zachęcał do bezpiecznego spędzania wakacji. Oprócz rzeczy, które Państwo doskonale znacie z zeszłego roku, jak nowy budynek szatniowy, jak wiata, jak stanowiska grillowe tutaj na plażach, powstał nowy brodzik. Nowy brodzik z falą, z lustrem wody do 25 cm. Wszystko po to, by można było tutaj spędzić czas naprawdę z całymi rodzinami, łącznie z tymi maluszkami najmniejszymi. No i takim hitem, mamy nadzieję, w tym roku będzie, nie wiem, czy zdążymy to na 25 czerwca, ale na pewno powstanie na początku lipca skocznia, która jest bardzo wyczekiwana, zwłaszcza przez młodzież. Ona powstanie w miejscu, gdzie była kiedyś stara trampolina i to będzie naprawdę hit na pewno tego sezonu. Nowością w tym roku również będzie beach bar, który powstanie tutaj pomiędzy brodzikami blisko wody, na którym Państwo będziecie mogli skorzystać z napojów chłodzących i gofrów, lodów i tym podobnych rzeczy.